Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich sympatyków, czytelników Gazety Polskiej, wszystkich czytających nasze media, którzy dzięki tym ogłoszeniom przyszli tutaj. Witam wszystkich, którzy przyszli. Dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane przez Warszawski Klub Gazety Polskiej, a gości mamy szczególnych. Profesor Wiesław Binienda, profesor Uniwersytetu Wachlarz. Pan minister, poseł Antoni Macierewicz. Szef komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy na Smoleńskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy świadkami kilku ważnych wydarzeń. O szczegółach za chwilę opowie pan minister Antoni Macierewicz. Mamy nadzieję, że dzisiaj pan profesor nam powie kilka nowych szczegółów dotyczących katastrofy. Pamiętają Państwo, bo większość z Państwa była na spotkaniu 10 maja 2010 roku na Placu Teatralnym. Złożyliśmy tam dwie obietnice, że póki będziemy mogli, zrobimy wszystko, żeby upamiętnić ofiary katastrofy i wyjaśnić jej przyczyny. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc wyjaśnić jej przyczyny. I to spotkanie może być kamieniem milowym w wyjaśnianiu przyczyn tego, co stało się nad Smoleńskiem. Zapraszam pana ministra Antoniego Macierewicza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, główny głos dzisiaj będzie miał oczywiście pan profesor Binienda, który w imieniu zespołu parlamentarnego zaprezentuje Państwu swoje wyniki swoich badań, zarówno tych, które realizował już od ponad roku, jak i tych, które dotychczas nie były w żaden sposób prezentowane i które będą publicznie zaprezentowane dzisiaj po raz pierwszy. Dotyczą one zarówno kwestii związanej z trajektorią lotu i możliwością lub niemożliwością odegrania słynnej pancernej brzozy, o której tak wiele dowiadywaliśmy się z wielu mediów, od wielu polityków, a także z raportu pani Anodiny, z raportu pana Millera. Jak Państwo pamiętacie, ten raport jest fundamentem stanowiska rządu pana Donalda Tuska i nie można go zmieniać. Nie wolno go zmieniać. To jest raport, który zamknął sprawę smoleńską. To jest raport, w którym żaden przecinek nie może być zmieniony i żadne dowody, jak mówił pan Donald Tusk nie tak dawno, wówczas kiedy opublikowano ekspertyzę Instytutu Ekspertyz Sądowych stwierdzającą jednoznacznie, że nie było w kokpicie pana generała Błasika, nie było żadnych nacisków, ba, nie było żadnego uderzenia w drzewo. Mimo to pan Donald Tusk, który jako jedyny w Polsce jest władny mocą ustawy wznowić pracę Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powiedział, nie ma żadnej potrzeby, nie ma żadnej potrzeby, raport Millera jest ostateczny. Zobaczycie Państwo dzisiaj, jak ten raport jest ostateczny, w jakim stopniu ma się on, jak ma się on do prawdy. Mówimy tutaj nie o propagandzie. Mówimy tutaj nie o polityce, czasami chciałoby się powiedzieć, czy polskiej polityce? Nie wiem, ale na pewno polityce pana Donalda Tuska. Mówimy tu o nauce, mówimy tu o twardych dowodach przeliczonych, policzonych i zaprezentowanych za chwilę Państwu przez profesora Uniwersytetu Akron w Ohio po licznych weryfikacjach, sprawdzeniach, dodatkowych obliczeniach i w wielu wariantach przedstawionych. Ale będą też przedstawione Państwu dowody związane z symulacjami dotyczącymi ostatnich sekund lotu, a nawet nie ostatnich, nawet ostatniej sekundy lotu. Zobaczycie Państwo symulacje pokazujące, jak ten samolot uderzał
w ziemię i co się wtedy zdarzyło, albo dokładniej, co się na pewno nie zdarzyło. To są badania, które były robione przez pana profesora Biniendę, także, bo chociaż oczywiście z jego przede wszystkim inicjatywy, ale także w związku z weryfikacją pracy doktora inżyniera Szuladzińskiego z Australii, którego raport mieliśmy zaszczyt państwu przedstawić tydzień temu. Zobaczycie państwo tego wyniki. Tyle jeżeli chodzi o aspekt merytoryczny, aspekt naukowy. Konsekwencje tego są zupełnie oczywiste i każdy w Polsce musi to wziąć pod uwagę. Można by powiedzieć, że w tej sprawie bijemy głową w mur. Że w tej sprawie i państwo, i profesor Binienda, i profesor Nowaczyk, i pan doktor Szuladziński, i dziesiątki innych naukowców współpracujących z zespołem parlamentarnym biją głową w mur. Pamiętacie państwo te dowcipy, które były publikowane w tej sprawie, jak przedstawiano nas w głównych mediach? Pamiętacie, jak się wyśmiewano z dwóch wstrząsów Macierewicza? Pamiętacie państwo, jak się wyśmiewano z każdego fragmentu pracy, którą wykonywaliśmy i którą państwo mogliście obserwować na bieżąco w wyniku prac zespołu parlamentarnego? Poza telewizją Trwam, poza naszym dziennikiem, poza Gazetą Polską i Gazetą Polską Codziennie. Nie było takiego medium, które by obiektywnie próbowało naprawdę dojść do rzeczywistości. Dojść do tego, co się zdarzyło w najstraszliwszej katastrofie, w najstraszliwszym dramacie, jaki dotknął Polskę niepodległą. Jak to może być? Jak może być, żeby media, które mają służyć narodowi, mają służyć Polakom, mają służyć informacji, zajmowały się oszustwem i kłamstwem? Jak może być? Jak może być, żeby rząd nie zajmował się dojściem do prawdy, a odwrotnie zajmował się tym, żeby uniemożliwić dotarcie do prawdy. Żeby posłowie głosowali za tym, by oddać wszystkie narzędzia badawcze, by pozostawić wszystkie ślady i dowody w rękach funkcjonariuszy KGB. Jak może być, jak mogło dojść do tego, że tacy ludzie zaczęli rządzić Polską? To są pytania równie ważne. To są pytania równie ważne, jak te, które sobie stawialiśmy, dochodząc do prawdy o dramacie smoleńskim. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że wszystko to, co państwo dzisiaj zobaczycie i co jest wynikiem prac zespołu, co było dotychczas wynikiem prac zespołu i co będzie w przyszłości, nie jest skutkiem żadnej założonej tezy. Nie jest wynikiem żadnego projektu politycznego czy ideologicznego. Jest wynikiem żmudnej pracy naukowców, którzy krok po kroku obiektywnie badali to, co rzeczywiście miało miejsce. Dochodząc w sporach, czasem w błędach, ale zawsze dążąc do prawdy, dochodząc do obrazu tej tragedii. Dzisiaj dużą część z tego będziecie państwo mogli obejrzeć. Będziecie mogli obejrzeć dzięki nieprawdopodobnemu wysiłkowi pana profesora Biniendy, który na własny koszt, wyłącznie z własnej woli, wyłącznie z wielkiego polskiego patriotyzmu podjął się tego zadania, zaczął to robić. Wysłuchując w międzyczasie najgorszych wyzwisk, wysłuchując, że nie jest profesorem, że nie zna się na rzeczy, że nie wiadomo, dlaczego tym się zajmuje, że to jest propaganda polityczna, wysłuchując tego wszystkiego,
co my, do czego my już niestety przywykliśmy. Wysłuchując tego wszystkiego, z czym my się niestety spotykamy, z tą nienawiścią nie do nas, nie do Prawa i Sprawiedliwości, ale z nienawiścią do Polski i do prawdy o Polsce. Bo to jest taka nienawiść. Dzisiaj, proszę Państwa, nadszedł moment prawdy. Dzisiaj, proszę Państwa, zobaczycie wywód naukowy, pokazujący poszczególne kluczowe fazy tragedii smoleńskiej. I zobaczycie Państwo, jak daleko odbiega to od tych fałszów, którymi Państwa zalewano od rana do nocy. Przypomnijcie sobie, przecież ta brzoza nieszczęsna została uczyniona głównym sprawcą narodowej tragedii. Ta brzoza, która już słusznie uzyskała miano pancernej brzozy, była nam pokazywana od rana do nocy. Jest taka telewizja, która nam pokazywała to przed śniadaniem, po śniadaniu, w czasie obiadu oraz na wszelki wypadek 3 razy wieczorem. Po to, żeby cała świadomość narodowa skupiła się wokół brzozy. Brzoza była winna, a ta brzoza nie odegrała w tym dramacie żadnej roli. Kto inny i w zupełnie inny sposób doprowadził do tragedii smoleńskiej. Oddaję głos panu profesorowi Wiesławowi Winięcie. Panie profesorze, bardzo proszę. Miło mi spotkać wszystkich. Nazywam się Wiesław Winięta, jestem profesorem z Uniwersytetu w Akronie. Muszę to powiedzieć, bo ostatnio dowiedziałem się, że nie jestem profesorem, tylko uczę w szkole zawodowej, jak mieszać beton. A jeden z panów, który wysyła do mnie e-maile, powiedział: no ja już kariery w Polsce nie zrobię. Jedyna szansa, daj mi szansę, muszę powiedzieć, jedyna szansa to, żebym napisał oświadczenie, że wszystko, co zrobiłem, to jest złe. Dał mi szansę. No, mamy trochę kłopotów technicznych, także nie wiem, czy ten amerykański komputer będzie komunikował się z projektorem, ale zanim tam kolega spróbuje dołączyć się, to powiem Państwu o tym, co dzisiaj się działo. Byłem zaproszony przez kolegów z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Samochody i Maszyny Robocze, czyli z mojego wydziału, na którym ukończyłem studia. No i tam miałem przyjemność dla grona swoich dawnych profesorów i dawnych kolegów, obecnie profesorów, pokazać właśnie ten wykład, który próbujemy tutaj uruchomić. No i to mniej więcej trwało godzinę. Postaram się tutaj skrócić, żeby nie tyle czasu nie spędzić. Nie? No dobrze, no jak tylko taka to urządzenie zadziała i ten komputer zadziała. Więc a potem mieliśmy tak zwany round table, czyli okrągły stół, w którym koledzy zadawali pytania. Także było mi bardzo przyjemnie, że wszyscy, którzy mnie wysłuchali, potwierdzili zgodność mojej logiki i wyników z oczekiwaniami i z teoriami i mechaniki, jakie mnie uczyli, ja od nich się uczyłem i oni znają. Także jedna z profesorek powiedziała, że podpisuje się pod tym wszystkim, co powiedziałem, 2 rękami.
Na co pokazałem? Pokazałem, że brzoza nie mogła odłamać tego skrzydła w tym samolocie. Oczywiście jest to jeden z małych elementów analizy, jaką ja i kolega dr Nowaczyk, dr Przuladziński i grono profesorów tutaj z Polski przeprowadziło i dalej prowadzi. Niemniej jednak cieszę się, że tyle z was państwo przyszliście, żeby mnie posłuchać, chociaż pewno to już znacie na pamięć, co ja mówiłem, także pewno nie będzie nic tam nowego i może się strasznie znudzicie. A szczególnie mi miło widzieć tutaj w pierwszym rzędzie nasze rodziny smoleńskie. Z częścią tych państwa miałem przyjemność spotkać się w Brukseli. I tak właśnie jadąc autobusem, powiedzieliśmy sobie razem z profesorem Czachorem, który jechał, profesor z Gdańska, że jak to miło jechać w środku w tym autobusie, a nie być tam na zewnątrz. No i muszę powiedzieć, że miałem również przyjemność widzieć tutaj pana Jana Pietrzaka u nas w Ohio, który odwiedził... Odwiedził nas jako Polonię, no i w czasie przerwy, jak się dowiedział, że ja to z tego rejonu jestem, no to wygłosił takie kazanie tam tym Polonusom, że poszło im w pięty. No więc nie wiem, co będzie dalej, bo teraz to już jest najwyższy czas, żeby mówić wam o tych swoich wynikach. Zaraz podłączymy, mam nadzieję, ten sprzęt. On, wiecie, nie chce za bardzo współpracować z tutejszym, ale znaleźliśmy sposób, więc zaraz wymyślimy. Ja, korzystając z chwili przerwy, zachęcam państwa dzisiaj na Niezależnej, będzie u mnie ekskluzywny wywiad z profesorem Biniendą, będzie też dostępna prezentacja. Natomiast w najbliższym numerze, następnym tygodnika, będzie też rozmowa z panem profesorem, dzięki której będziemy mogli dowiedzieć się w szczegółach tego wszystkiego. A natomiast za kilka minut już, mam nadzieję, podłączymy ten sprzęt. Państwo, nie traktujcie tego, co powiem teraz, jako takiego wypełniacza jedynie przykrych chwil oczekiwania. Bo tak naprawdę to jest takie esprit d'escalier, ja to powinienem powiedzieć w samym wprowadzeniu. Tak się złożyło, że przez ostatnie 4 dni przebywałem najpierw w Waszyngtonie, a później w Maryland, na Uniwersytecie w Maryland, a później w Chicago, rozmawiając z różnymi ludźmi na temat właśnie tragedii smoleńskiej, w tym z politykami republikańskimi, z politykami amerykańskimi oraz z Polonią. I chcę państwu powiedzieć, że zdarzyło się coś, co już wydawało się, że nie zdarzy się. Wydawało się, że właśnie bicie głową w ścianę establishmentu Kongresu Polonii Amerykańskiej będzie absolutnie nieskuteczne i chociaż dziesiątki i setki tysięcy Polaków i ludzi z Polonii w Stanach Zjednoczonych podpisują listy domagające się Komisji Międzynarodowej w sprawie Smoleńska, to pan prezes Skula i jego establishment będzie, że tak powiem, absolutnie odporny na wszystko. Tych działań doświadczyli, wiem, że także przedstawiciele rodzin smoleńskich i tych obietnic, które się nigdy nie realizowały, wydawało się, że będziemy wysłuchiwali bardzo wiele. Otóż proszę sobie wyobrazić,
że to się zmieniło i a posiedzenie Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej wczoraj uchwaliło, podjęło uchwałę domagającą się Międzynarodowej Komisji w sprawie tragedii smoleńskiej. Taka uchwała zapadła jednogłośnie. Znaczenie tego jest, proszę Państwa, olbrzymie, bo to oznacza, że największa organizacja reprezentująca całą Polonię, ta, która powstawała jeszcze w czasach Roosevelta, ta, która zaangażowała się niesłychanym wysiłkiem, żeby Polska weszła do NATO, teraz stanęła po stronie prawdy. To rzeczywiście wydarzenie przełomowe, jeżeli chodzi o kontynent północnoamerykański, i warto podziękować tym członkom Polonii, którzy walczyli o to przez ubiegłe 2 lata, a naprawdę walczyli z wielkim wysiłkiem. Dobra nowina, znaczy następna dobra nowina. Dobrych nowin mamy wiele, ale będziemy je dawkowali, a następna dobra nowina jest taka, że meetingi, które się tam teraz odbywają, wczoraj miały miejsce 2, dzisiaj będą 2 następne z panią minister Fotygą. Te meetingi podejmują rezolucję skierowaną do szczytu NATO oraz do obu kandydatów na prezydenta, pana prezydenta Baracka Obamy i do pana Mitta Romneya, żeby sprawę smoleńską wzięli do swojej agendy, żeby umieścili w swoim programie wyborczym jako rzecz konieczną do wyjaśnienia i żeby takie zobowiązanie podjęli. A są to meetingi nie mniej liczne niż ten, w którym dzisiaj uczestniczymy. I każdy z tych, którzy tam przyjdą, każdy, oczywiście ten, kto chce, podpisuje się pod takim apelem. Tym wszystkim, którzy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych walczą o prawdę o Smoleńsku, raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Już udało nam się to uruchomić. Przepraszam za te kłopoty techniczne, ale rzeczywiście 2 rodzaje sprzętu i nas to trochę zaskoczyło. Przepraszam za chwilę oczekiwania. Zawsze mówiłem, że inżynierowie górą. Przepraszam, tekst będzie po angielsku, będę mówił po polsku, ale tekst będzie po angielsku, ponieważ przygotowałem to seminarium na polsko-francuskie seminarium dzisiaj. Ja nie znam francuskiego, także wszedłem do wniosku, że lepiej mówić po angielsku niż po francusku i w końcu tak wyszło. Proszę o slajd następny. Chciałem pokazać kilka przykładów katastrof, których pasażerowie mieli trochę więcej szczęścia. Wiemy, że w katastrofie samolotu Tu-154M nasz prezydent i wszyscy pasażerowie i załoga zginęli. W tym na przykład samolocie, który wylądował do góry nogami, to jest Tu-134, wszyscy przeżyli. Jest tylko 31 osób rannych. Następny proszę. To jest inna katastrofa samolotu Tu-154, który było w grudniu, 5 grudnia 2010 roku. Też wszyscy przeżyli. 83 osoby ranne. Samolot wylądował w lesie. Rozbił się na kilka części. Następne proszę. W tym wypadku samolot uderzył lewym skrzydłem w jakąś zaporę betonową czy stalową i wyrwał całe skrzydło razem z częścią kadłuba. To skrzydło jest tak zbudowane solidnie, że raczej wyrwie pół kadłuba niż się złamie.
Następne, proszę. No, w każdym razie te wszystkie sytuacje spowodowały, że zająłem się tym problemem. No i jako ekspert w dziedzinie wytrzymałości materiałów i analizy mechanicznej uderzeń o wielkiej energii postanowiłem wykorzystać swoją wiedzę i metodologię, nad którą razem z grupą ekspertów z różnych przedsiębiorstw silników odrzutowych oraz FAA, Boeing, NASA pracowaliśmy i rozwijaliśmy kosztem wielu, wielu milionów, powyżej 10 milionów dolarów. Ta metodologia w postaci tak zwanych wirtualnych eksperymentów służy tym przedsiębiorstwom do na przykład konstrukcji silników odrzutowych. Chodzi o to, że jedna z części krytycznych tych silników odrzutowych jest tak zwany containment system, czyli taka obudowa, której nie widzimy naprawdę w tym silniku. Ona się kryje tam w obudowie, którą my widzimy. I ona jest odpowiedzialna za to, że w sytuacji, kiedy jedna z lotek tej części silnika, którą widzimy, jak się obraca z samego przodu silnika, jakby ona się urwała, na przykład z powodu uderzenia ptaka czy zmęczenia materiału, gdyby to się zdarzyło, to ta obudowa ma obowiązek zatrzymać tą całą energię, tą masę i energię, która w tym momencie zostanie wyzwolona. Wynika to z tego, że były przypadki kiedyś dawniej, że właśnie tego typu awaria powodowała destrukcję silnika obok i może nawet przebijała się przez kadłub i niszczyła cały system hydrauliczny. Czyli od tamtych pory wszyscy producenci silników odrzutowych muszą zastosować taki materiał, jaki sobie życzą, żeby jednak móc zatrzymać tą energię w maksymalnych obrotach tego silnika przy uwolnieniu jednej z lotek i uderzeniu w ten kabel. Taki eksperyment, który firma silników odrzutowych musi zrobić, kosztuje nawet 20 milionów dolarów. To są ogromne pieniądze i to jest tylko jeden eksperyment. Każdy z inżynierów wie, że polegać na jednej punkcie eksperymentalnym jest bardzo niebezpieczne. Ani FAA, ani ta firma producent tych silników odrzutowych oczywiście nie może robić dużo więcej takich eksperymentów, stara się jak najmniej. Dlatego też wyłożyli wszyscy ogromne pieniądze, żeby tak zbudować numeryczny program, tak zwanego właśnie wirtualnego eksperymentu, żeby można było jak najdokładniej uzyskać wyniki tak, żeby można było polegać na eksperymencie numerycznym zamiast tym drogim 20-milionowym eksperymencie realnym. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, trzeba wiele tych eksperymentów, żeby mieć pewność, że to nie jest dziwny jakiś dobry wynik, bo może być dobry wynik akurat przypadkowo albo zły wynik przypadkowy w eksperymencie. Poza tym ten eksperyment trwa milisekundę, także nawet jeżeli go się przeprowadza, to w zasadzie naukowcy niewiele mogą się z niego nauczyć, poznać. Dlatego też ten eksperyment numeryczny daje dużo więcej informacji. Tą metodologię zastosowałem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, albo na to stwierdzenie, które jest w raporcie Maku, że samolot uderzył drzewo 30 do 40 cm, brzoza i w wyniku tego uderzenia stracił 1/3 swojego skrzydła lewego, a następnie po 5-6 sekundach odwrócił się do góry nogami i upadł na ziemię, zabijając wszystkich pasażerów. Jakbyśmy tutaj się przyjrzeli tym dwóm zdjęciom, to jest mapa z góry, to jest linia lotu tego samolotu aż do tego miejsca. To jest tak zwany TAS-38 albo punkt krytyczny w opisie doktora Szuladzińskiego, gdzie ten samolot gwałtownie zmienia swój kurs lotu. Tu jest położenie brzozy,
które w tym planie, że tak powiem, widzimy wysokość lotu tego samolotu. To jest trajektoria lotu tego samolotu. Więc zgodnie z raportem MAK-u, to jest około 5-6 metrów od ziemi, gdzie ten samolot miał uderzyć w tą brzozę. Następnie widzimy, że ten lot w tym rejonie się obniża, czyli w tym momencie samolot leci jakieś 2 metry, może 1,5 metra nad ziemią. Oczywiście to jest wysokość do jego skrzydeł. Poniżej jeszcze jest kadłub, są koła wypuszczone, także już w tym momencie prawdopodobnie ten samochód jedzie tymi kołami po ziemi. A trzeba zaznaczyć, że w tym miejscu jest las. Także ten samolot musiałby przeniknąć przez ten las niezauważalnie, ponieważ nie wyciął żadnej alei. Gdyby rzeczywiście leciał, to musiałby wyciąć po prostu przesiekę. Nie ma tej przesieki. No, ale to rosyjski las, kto wie. Co widzimy dalej? Widzimy dalej, że ten samolot nagle bez skrzydła, 1/3 skrzydła, gwałtownie się wznosi do góry. Odległość między tą zieloną linią a tą białą to jest mniej więcej 1 sekunda, niewiele ponad 1 sekundy lotu tego samolotu. On leci z prędkością 80 metrów na sekundę. Czyli w tym wypadku, jeżeli on podrywa się w ten sposób gwałtownie do góry, to znaczy, że musi ten samolot osiągnąć około 10 G, czyli przyspieszenie pionowe, 10 G, 8 G może, żeby tą 100-tonową maszynę, 78-tonową maszynę podnieść do góry. No oczywiście żaden samolot tego typu nie jest w stanie tak szybko się podnieść do góry. Takie przyspieszenie jest w ogóle niemożliwe. To nawet samoloty wojskowe, odrzutowe, prawdopodobnie pilot by już stracił przytomność, gdyby tak z taką gwałtownym przyspieszeniem podszedł do góry. No ale ten samolot dał radę i dalej sobie pilot zdecydował lecieć poziomo, czyli znowu to, jeżeli on wyhamował z tej ogromnej prędkości do góry, to tak jak winda, która by nagle przyspieszyła do góry, a potem nagle zahamowała, to możemy sobie wyobrazić, że ci pasażerowie, którzy nie byli przypięci, prawdopodobnie już byli na suficie tego samolotu w tym miejscu. No ale za chwilę ten samolot znowu przyspiesza do góry, to wszystko się dzieje bez skrzydła w dodatku. No i musi to zrobić, bo gdyby nie zrobił, to nie byłby w stanie przewrócić się do góry nogami. Bo ta odległość byłaby niewystarczająca na to, zawadziłby skrzydłem. Więc podnieśli go jeszcze o następne kilkanaście metrów. No i teraz już grzecznie może się odwrócić do góry, żeby wykonać tę ostatnią pozycję, a mianowicie rozbić się i zabić wszystkich jego pasażerów. Tak mówi MAK. Prosimy następne. Ja zapytałem się, czy to jest w ogóle możliwe? I to było pytanie, które sobie zadałem, żeby sobie odpowiedzieć. Zaprogramowałem, zgodnie z tą metodologią, o której mówiłem na samym początku, ze wszystkimi krokami takimi, jakie jest to konieczne, żeby zrobić krok po kroku, zbudowałem model matematyczny, metodą elementów skończonych tego samolotu. Konsultowałem się również z ekspertem, głównym inżynierem Boeinga, który konstruował podobne samoloty, Boeing 727. Jest to Polak, on zna ten samolot, także mógł mnie powiedzieć, co na przykład jest różne między tym samolotem a 727. Na przykład to jest to, że samolot Boeing 727 ma tylko 2 dźwigary. Ten przedni i tylny. Natomiast rosyjski musiał jeszcze mieć środkowy. Ja zapytałem się dlaczego. No dlatego, że wprawdzie inżynierowie rosyjscy są bardzo dobrzy i konstruktorzy bardzo dobrze wiedzą jak konstruować, ale właśnie dlatego, że wiedzą jak konstruować, to musieli dodać dodatkowy dźwigar, bo technologia w Rosji nie jest tak precyzyjna, jaka jest technologia na Zachodzie. Czyli nie można ufać temu materiałowi, że będzie tak
pewny, jak to jest konieczne w samolotach. W związku z tym oni dają więcej tego materiału, i tak potocznie się mówi, po byku, tak? Następne, proszę. Wprawdzie nikt mi nie pomógł, a wiem, że tutaj w Polsce są wszystkie rysunki techniczne tego samolotu. Jest zresztą drugi samolot. Można byłoby dojść, zmierzyć, powiedzieć mi, no ale niestety nikt mi nie pomógł. Zostałem sam, a wszyscy tylko patrzyli, ci z tamtej strony, kiedy się potknę. No i w związku z tym no, musiałem użyć całej swojej wiedzy, żeby się nie potknąć. I w tym wypadku, patrząc na te rysunki przekrojów tych dźwigarów, ponieważ rozumiem, zakładam oczywiście, że one są proporcjonalnie narysowane, a wiem, jaki jest odległość między grubością skrzydła, czyli jak wiem, że jeżeli to jest 230 mm, to mogę ocenić, jaka mniej więcej jest grubość tych dźwigarów. No ale żeby się upewnić, to również badałem to parametrycznie. Tyle, że zamiast robić jedno obliczenie, musiałem ich robić 6 dla różnych 6 grubości tych części, które są najbardziej odpowiedzialne za tą właśnie katastrofę. Żeby upewnić się też, że mój model nie jest przypadkiem zbyt mocny, nie użyłem pewnych elementów, które są w skrzydle, tak jak tutaj takie P-owniki, C-owniki, które są przyczepione w skrzydle po to, żeby usztywnić to skrzydło. Stwierdziłem, że nie będzie w moim samolocie tych elementów. Dzięki temu ten samolot będzie miał skrzydła minimalnie zbudowane, czyli jak najsłabsze. W tym samym czasie przyjąłem drzewo. Parametry, to są wszystkie parametry drzewa. I oczywiście po tym pierwszych parametrach, gdzie moje drzewo podałem do informacji publicznej już 8 września, potem w listopadzie, potem w styczniu do zespołu parlamentarnego, dostałem tysiące e-maili, które mówiły, nie, to jest za słabe drzewo, to w Ameryce takie drzewa słabe rosną, w Rosji to są dużo mocniejsze. No to... To przyjąłem to drugie drzewo i oczywiście nic się nie zmieniło, ale musiałem znowu powtórzyć te wszystkie swoje analizy, co zajęło mi bardzo dużo czasu. Następna, proszę. Informacje na temat aluminium wziąłem od Rosjan, ze strony rosyjskiej i również podałem na swoich stronach i w czasie swojej prezentacji, tak żeby każdy naukowiec w świecie, jakby chciał, mógł zbudować swój własny model, użyć te same parametry, które ja użyłem i po prostu pokazać, co u niego wychodzi z jego obliczeń. 8 września, kiedy miałem pierwszą swoją prezentację, zaproponowałem ekspertom z grupy Millera i Maku, żeby zgłosili swoje wyniki, swoich obliczeń, bo jeszcze wtedy myślałem, że oni też coś policzyli. No i mówię, koledzy, przyślijcie swoje abstrakty, 50 słów z tytułem, z imieniem, nazwiskiem, do Pasadeny, do Kalifornii. Jest w kwietniu 15 konferencja, gdzie zrobimy sesję, wy przedstawicie swoje wyniki, ja przedstawię swoje wyniki przed ekspertami z całego świata w tej właśnie dziedzinie. Ku mojemu zdziwieniu nikt nic nie przysłał. No więc musiałem sam przedstawiać swoje wyniki w sesji parlamentarnej do ponad 200 ekspertów z całego świata, z 20 kilku krajów, gdzie po kolei powiedziałem im o właśnie Smoleńsku, o tym wszystkim, co dzisiaj mówię tutaj do Państwa. Nagrałem na wszelki wypadek wszystko na wideo, żeby nie było, że ktoś mi może zadał jakieś pytania, ja nie umiałem odpowiedzieć, czy coś w tym rodzaju. Mam i sesję pytaniową i odpowiedzi. Byłem zdziwiony, jak pozytywnie cały ten
ta grupa naukowców świata przyjęła tą analizę, tą pracę naukową. To jest praca naukowa. To nie ma nic wspólnego z polityką. Wprawdzie tutaj próbują zrobić propagandę, że ja jestem może jakimś politykiem, ale to jest praca naukowa, uwierzcie. No więc tak wygląda struktura wewnętrzna tego skrzydła. To są te dźwigary, to są żebra. Następny proszę. No ale żeby się upewnić, że cały ten model jest na pewno sprawdzony, to zbudowaliśmy w laboratorium kawałek tego skrzydła, krawędzi przedniej tego skrzydła i uderzyliśmy to skrzydło z prędkością taką, jaką właśnie wyższą, że tak powiem, jaką to skrzydło mogłoby odczuć, gdyby to skrzydło uderzyło galaretka. Po prostu galaretką zrobiliśmy skrzydło. A proszę następne. No i to jest eksperyment, a to jest symulacja numeryczna, która odpowiada co do milimetra rozkładowi wgięcia tej blachy, jaką ten eksperyment pokazał. Tu oczywiście mamy siły, odkształcenia, porównanie. W ocenie tych wszystkich ekspertów było to bardzo dokładne. Proszę następny. Następny eksperyment, który użyłem, żeby sprawdzić swój model, to jest eksperyment zrobiony w NASA Langley. Oni zbudowali część kadłubu i rzucili ten kadłub z wysokości, załóżmy, 10 metrów. Zrobili również symulację komputerową i ja zrobiłem swoją symulację komputerową z tym samym materiałem, co oni użyli, żeby sprawdzić, czy moja technologia w tym przypadku jest w dalszym ciągu, metodologia jest prawidłowa. Znowu, moje symulacje odpowiadają dokładnie ich symulacji i eksperymentowi. Proszę następne. No, wziąłem również kawałek drzewa. No, nikt nie chciał mi przysłać, chociaż apelowałem do Polski, przyślijcie mi tej brzozy pancernej, ale nikt mi nie przysłał. W związku z tym kupiłem w Stanach Zjednoczonych, zgodnie ze standardami drzewa amerykańskiego, brzozę i po prostu eksperymentalnie ją obciążyłem w tak zwanym three point bending, czyli w układzie trzech sił. To jest eksperyment. Ta linia to jest eksperyment, który został przeprowadzony w laboratorium, a to są dwa modele tego samego eksperymentu, jakie ten komputer za pomocą tego modelu, jaki ja przeprowadziłem, symuluje. No oczywiście widzimy, że te krzywe są zupełnie nie razem, prawda? Powinny być razem, żeby była dobra symulacja, ale ja celowo zrobiłem tak, że ta matematyczna brzoza jest przynajmniej cztery razy silniejsza od tej brzozy prawdziwej. Okay? A żeby jeszcze, następne proszę, żeby jeszcze się upewnić, że pomimo, że jest cztery razy silniejsza, że ten samolot jest słabszy, to jeszcze to drzewo zrobiłem grubsze, o 10%. Oni mówili, że 30 do 40 centymetrów, no to ja wziąłem 44. Mówię, no to jest ważny problem. Nie mogę przychodzić z wynikami, jeżeli na pewno na 100% nie jestem ich pewny. Następny, proszę. Żeby również wziąć pod uwagę siły aerodynamiczne, to za pomocą takiego programu CFX razem ze swoim kolegą, Amerykaninem, policzyłem następny ciśnienia na tym samolocie. Te ciśnienia następnie przełożyliśmy na skrzydła, na jego część od góry i od dołu i te ciśnienia są na skrzydle tuż przed uderzeniem w to drzewo. Żeby się upewnić, że wszystkie siły są wzięte pod uwagę. Następny proszę. Teraz będziemy oglądać właśnie te symulacje, które prawdopodobnie już wszyscy znają.
No w każdym razie, w każdej tej symulacji, tutaj widać czas, tutaj to drzewo jest przecinane w ciągu 0,02 sekundy. Samolot, potem będziemy oglądali to bliżej, ma zniszczoną krawędź przednią, ale reszta skrzydła jest w porządku. Następny proszę. Za każdym razem to drzewo, ta górna część tego drzewa upada jakby do tyłu lotu samolotu. Nie wiem, jak to się stało, że tamto drzewo upadło prostopadle do lotu samolotu, no ale matematyczny bilans, jaki pokazuje te wszystkie symulacje, jest jednoznaczny. To drzewo nie mogłoby się przewrócić od uderzenia tego samolotu prostopadle, musiałoby się do tyłu obrócić, bo takie są po prostu siły, które panują w tym momencie na tym drzewie. Następny proszę. Tu może dokładniej widać, ta część fragmentu tego skrzydła, ona jest całkowicie zniszczona. To jest ta krawędź przednia. Następnie to drzewo jest przecięte przez pierwszy dźwigar. A gdyby nawet ten dźwigar uległ uszkodzeniu, to jeszcze są dwa następne, równie mocne. A oczywiście, gdyby dwa były zniszczone, no to prawdopodobnie ten trzeci już by został łamany. No ale ani jeden z tych dźwigarów nie jest ułamany. Następny, proszę. Co jest ciekawe, że ta część, którą tutaj pokazuje, ta właśnie krawędź przednia, jak potem zobaczymy na zdjęciach z rekonstrukcji zrobionej, to jest niezniszczona. Czyli to drzewo, niezależnie od tego, jakie ono posiada parametry, nawet gdyby było bardzo słabe czy bardzo mocne, to musi zniszczyć tą krawędź przednią. I to na długości od 60 do 80 cm. Za chwilę zobaczymy, że ta krawędź nie jest zniszczona. Jeden z blogerów i asystentów zespołu parlamentarnego zrobił właśnie taką rekonstrukcję. Okay, dobrze. Tutaj widzimy bardzo blisko właśnie te wyrwy, tu widzimy to są naprężenia, które przechodzą przez całe skrzydło od przodu do tyłu. Także drgania tego skrzydła, to wszystko jest dostępne, to wszystko można porównać, ponieważ jak już mamy model, możemy to wszystko zailustrować. No i w związku z tym konkluzja jest taka, że niezależnie od prędkości, położenia, pozycji tego samolotu, nie znalazłem jednego przypadku, żeby skrzydło było urwane przez drzewo. Oczywiście mogę znaleźć takie parametry, że w końcu to drzewo przetnie to skrzydło. Ale wtedy to drzewo nie jest złamane. Nie ma takich sytuacji, żeby jedno i drugie było złamane. Tego w ogóle nie jestem w stanie osiągnąć, a ten przypadek, kiedy drzewo jest przecięte, wymaga zupełnie nierealistycznych parametrów dla drzewa, jeszcze bardziej nierealistycznych, które ja używam. Tutaj jest właśnie nazwisko tego głównego inżyniera z Boeinga, który pomagał, przeanalizował ze mną ten model. On powiedział, że absolutnie nie jest możliwe, żeby ten samolot uległ takiemu zniszczeniu od upadku w ziemię czy od uderzenia w drzewo. Tutaj widzimy właśnie tą krawędź. W tej chwili jest połączona razem. Tu jest to miejsce wyrwy, czyli to drzewo musiałoby gdzieś tutaj być. Jakoś przeskoczyło tą krawędź przednią. Następnie. Tak samo tutaj widać na tej rekonstrukcji zrobionej przez grupę inżynierów w Polsce. Następny proszę. Więc
Drugie pytanie, jakie zadałem sobie, to gdzie w takim razie to skrzydło musi się urwać, żeby znaleźć je tam, gdzie je znaleziono? A widzimy, że to skrzydło jest najmniej zniszczone ze wszystkich, że tutaj na przykład widać, że uderzyło w grupę drzewek, że złamało to drzewko jedno, także uderzyło to z jakąś prędkością, ale nie dużą, ponieważ wiemy, że to jest około 600 kg masy w tej części tego skrzydła, także jest to dla nas wiedza początkowa. Jeszcze proszę. Znowu spójrzmy na tą mapę, tu jest ta brzoza, tu jest to drzewo, czyli jeżeli urwiemy to skrzydło, to ono musi polecieć do przodu, ale również musi polecieć na prawo od osi lotu tego samolotu. Tak mówi ta scena. No i więc postanowiliśmy razem z profesorem Brownem zrobić analizę aerodynamiczną lotu tego kawałka skrzydła. Jeżeli pokażemy strumienie powietrza, które lecą wokół tego skrzydła, zanim to skrzydło zostanie urwane, to widzimy, jak ten opływ jest laminarny, czyli tak zwany spokojny, tak jak powinno być w normalnym locie samolotu. Dzięki temu na skrzydle wytwarza się ciśnienie od dołu, które utrzymuje ciężar 78 ton albo 100-tonowy z tego samolotu, w zależności ile ma paliwa czy bagażu i pasażerów. Natomiast jeżeli urwiemy to skrzydło, to za tym skrzydłem widzimy graficznie turbulencje. To są turbulencje, czyli chaos powietrza. To pokazuje tak zwane podciśnienie, czyli w fizyce wiemy, że turbulencje to są podciśnienia, czyli straty energetyczne. Następny proszę. Znowu dwa obliczenia przed i po urwaniu. Przed urwaniem mamy tak zwane ciśnienie dynamiczne na krawędzi przedniej, tak jak powinno być. Tam te wszystkie cząsteczki powietrza uderzają w krawędź przednią prostopadle, więc wyprodukowują duże ciśnienie dynamiczne. W momencie, kiedy urwiemy to skrzydło, to ciśnienie przekłada się na całą powierzchnię tego skrzydła, a ciśnienie razy powierzchnia to jest siła. A ta siła będzie siłą oporu, która będzie hamowała ruch tego skrzydła. Przeskoczymy to, bo to jest czysta matematyka. Tutaj jest lot tego skrzydła i w tym momencie jest właśnie urwany i widzimy taki chaotyczny ruch tego kawałka skrzydła, który leci trochę do przodu i zmienia swoją pozycję za każdym razem. Następny proszę. Teraz to samo z tyłu obejrzymy, tak jakbyśmy za tego samolotu patrzyli. Samolot jest niewidzialny, patrzymy tylko na to samo skrzydło. Po prostu tak jak liść, to oczywiście przy dużo większych prędkościach, chaotycznie spada, zmienia gwałtownie swoją pozycję, swoją charakterystykę za każdym razem. Następny proszę. Jeszcze raz z boku. Tą samą sytuację. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli samolot jest to system, który jest w równowadze i leci sobie prosto, jeżeli urwiemy kawałek skrzydła i ten samolot jest zmuszany przez zmianę tej równowagi do przekręcenia się do góry nogami, to taka sama akcja, ale w przeciwnym kierunku, musi mieć miejsce na tym skrzydle. Czyli jeżeli to skrzydło, że ten samolot musi się obrócić do góry nogami, to tym bardziej to skrzydło musi się obrócić, i to szybciej, do góry nogami. A jeżeli się obróci do góry nogami, to siła unoszenia tego skrzydła zamiast... jest ujemna. Czyli zamiast trzymać to skrzydło do góry, to dociśnie je szybko do ziemi. Taka jest fizyka. Okay? Tak to wygląda. Następny proszę. Więc jeżeli położymy teraz krzywą lotu tego kawałka skrzydła w układzie trójwymiarowym,
tutaj mamy kierunek lotu samolotu, tutaj na prawo od samolotu. I rzeczywiście ten kawałek skrzydła leci w kierunku lotu samolotu. Tutaj mamy jednostki co 20 metrów, tutaj mamy co 2 metry. I lekko na prawo. Następny, proszę. Także jeżeli tą krzywą ustalimy teraz, ustawimy tutaj do tego drzewa, przyczepimy do tego drzewa na wysokości 6 metrów, to ta krzywa mówi nam, że to skrzydełko musi uderzyć w ziemię, nie zatrzymać się, uderzyć w ziemię, bo tak po prostu ten obrót tego skrzydła spowoduje. Tak jak ten obrót tego samolotu, jestem pewien, że piloci robili wszystko, żeby nie dopuścić do tego obrotu, ale pomimo ich wysiłków było to taki moment, taka siła, która obróciła tym samolotem, to tym bardziej to skrzydło musi być obrócone, bo tam pilotów nie ma, tam nikt nie może pomóc. Tam leci jak kawałek metalu po prostu. No ale 12 metrów to nie jest 111 metrów. Prawda? Więc jeżeli podłączymy teraz tą samą krzywą do tego miejsca, gdzie znaleziono to skrzydło, w taki sposób, żeby dać mu szansę przelecieć 10 metrów na prawo, to początek tego lotu wychodzi, że musi być przynajmniej 26 metrów wyżej od gruntu i około 70 metrów za tym drzewem. Tak mówi ten model. Popatrzmy znowu na tą samą mapę. To jest to miejsce, które z moich obliczeń wynika, że ten moment miał miejsce. Nie na drzewie, tylko tutaj, 70 metrów za drzewem. Pasuje to dużo lepiej, ponieważ w tym miejscu, gdyby się urwało to skrzydło, to tu jest goła polana, tutaj nie ma żadnych drzew. Czy rzeczywiście to skrzydełko może sobie polecieć w tym miejscu, wylądować na ścianie drzewek, które tam rosną, tu jest zagajnik. Gdyby się to miało urwać tutaj, to musiałoby przebić się to skrzydełko przez cały ten las, który jest za tą rzozą. W mojej ocenie to nie ma sensu. Ta czarna linia jest to linia wytyczona przez profesora Nowaczyka za pomocą sensora amerykańskiego TAFS, który był w tym samolocie. Tak się składa, żeśmy nie wiedzieli w tym samym momencie, jak on to nad tym pracował, a ja niezależnie pracowałem nad swoimi obliczeniami, że obie te rzeczy, czyli moje obliczenia, dokładnie pokazują wysokość tego jego sensora, który on wytyczył z tego amerykańskiego sensora TAFS. Czyli tu jest 26 metrów. Mało tego, ruch tego samolotu 100-tonowego jest, widać, nie ma tego podskakiwań, tych gwałtownych ruchów do góry, do dołu. Ma więcej sensu po prostu. No i oczywiście, niestety, ale one się zgadzają w tym momencie, gdzie już nastąpiło blisko moment wyłączenia głównego komputera tego samolotu. Oczywiście krytyczny moment jest ten i w raporcie profesora doktora Szulodzińskiego on ma inną hipotezę. Ja w swojej hipotezie zrobiłem założenia, że to skrzydło po prostu urwało się samo z siebie, bo tak chciało. Czyli urwało się z tą samą prędkością i pozycją i żeby tak to się miało zdarzyć, to musiało się zdarzyć w tym miejscu. Jeżeli oczywiście to założenie jest błędne, a prawdopodobnie wynika z ekspertyzy doktora Szulodzińskiego, że jest błędne, bo ono się nie urwało samo z siebie, tylko ktoś im temu skrzydłu pomógł, to mogło być inne, mogła być inna energia, która mogła zmienić warunki początkowe tego skrzydła. Czyli ono mogło się urwać w tym miejscu równie dobrze. Ok? Proszę o następne. Ciekawe jest zdjęcie, porównanie z kwietnia 2010 roku i z czerwca tego samego roku. To jest to miejsce, tu jest ten lasek, gdzie to skrzydło było znalezione. A już w czerwcu już nie ma ani lasku, ani tego terenu. To wszystko nie tylko, że jest wykoszone do dna, ale jest wypalona nawet trawa. Dlaczego? Nie wiem. Jest to przecież dowód w sprawie. Nie powinno się tego
tak szybko niszczyć. Tu jest dobre zdjęcie również, bo w czerwcu to już liście się pokazały na drzewach. Także ten samolot jak leciał tutaj, a miał przecież tą 19-metrowe skrzydła, gdzieś tutaj jest ta brzoza, to przez ten cały zagajnik, przez te wszystkie drzewa i ten samolot, i to skrzydło musiało frunąć. Okay? Następny, proszę. Ciekawe jest też porównanie z tymi dwoma wstrząsami. To jest czas uderzenia w drzewo. Czas, który ja obliczam, kiedy to skrzydło się miało urwać, jest około 1 sekundy później, czyli tutaj. Czyli te drgania raczej potwierdzają, że to mogło się zdarzyć tam, gdzie ja przewiduję. 70 metrów za brzozą. A może jeszcze troszkę dalej. Oczywiście nie wiemy, czy te krzywe nie były manipulowane, ale jedno wiemy. Jakbyśmy popatrzyli na tą część podnoszenia się znowu w teorii Machu do góry, to tak jak mówiłem, winda idzie do góry, czyli czujemy nacisk do dołu, czyli jesteśmy ciężsi. Czyli G musi być większe od jedności. Tak czerwona krzywa pokazuje, jakie jest przyspieszenie. I w tym samym rejonie przyspieszenie jest dużo mniejsze od jedności. To się po prostu nie kalkuluje. To jest niezgodne z prawami fizyki. Następny, proszę. Dlatego też to była druga konkluzja moich obliczeń, hipotetycznych oczywiście, że na podstawie moich założeń to skrzydło mogło się urwać 69 metrów, prawie 70 metrów za brzozą, ale musiało mieć przynajmniej 26 metrów wysokości, bo inaczej nie miałoby miejsca na to, żeby pofrunąć na prawo. Gdziekolwiek by się urwało na takiej niskiej wysokości, nigdy by się nie znalazło na prawo od lotu osi samolotu. Następne, proszę. Niedawno, 30 czerwca, Amerykanie przeprowadzili eksperyment z bardzo podobnym samolotem. Lądowali nim, oczywiście bez ludzi, na pustyni w New Mexico, na takiej samej mniej więcej grząskiej, miękkim podłożu, jakim było w Smoleńsku. Jest tam wiele sensorów, będzie wiele wyników, ale ważne jest, że się łamie ten samolot w jednym miejscu, czyli się dzieli na dwie części. Cały samolot jest w jednym kawałku. Oczywiście byliby ludzie ranni, może zabici, pilot może by zginął. Niemniej jednak cała reszta pasażerów prawdopodobnie by ten upadek przeżyła. Proszę następnie. W mojej symulacji, można powiedzieć, że to jest weryfikacja całej symulacji z tym eksperymentem, składa się tak, że ten mój samolot również się łamie tylko w jednym miejscu. Tak jak ten eksperyment, który został przeprowadzony w New Mexico parę tygodni temu. A tutaj widać przerwany na dwie części. Oczywiście samolot TU-154M nie wylądował w tej pozycji, ale jest to weryfikacja modelu jako takiego. Proszę następnie. W takim razie zrobiliśmy lądowanie tym samolotem do góry nogami. Oczywiście jest to założenie, że samolot po prostu uderza w ziemię, przy czym robiliśmy to z różnymi prędkościami pionowymi. W tym wypadku jest to prędkość 40 metrów na sekundę uderzenia na samym początku tego samolotu. 40 metrów na sekundę. Ten samolot, zgodnie z czarnymi skrzynkami, mógł uderzyć z prędkością 12 metrów na sekundę. Może 8, ale nawet jest dana 2 metry na sekundę, czyli bardzo stycznie nie pikował pionowo. No ale przy takich prędkościach ja w ogóle nie mogę rozbić tego samolotu, modelu tego samolotu, więc musiałem go w końcu dojść do 40 metrów na sekundę, żeby chociaż mieć jakieś szkody w nim. Ten samolot dzieli się na trzy części, ale w dalszym ciągu kadłub i duża część
ludzi, gdyby tak on wylądował, by przeżyła. Byliby ranni, byliby zabici. Następną, proszę. Następną analizę przeprowadziłem przy upadku części środkowej tego samolotu po prostu z prędkością 9 metrów na sekundę. Co jest ciekawe, że przy takim upadku łamie się oczywiście sufit, te burty idą do środka, no i samolot wygląda, ten kadłub tak jak wygląda. Proszę następny. Jeżeli weźmiemy ten sam przypadek, ale obrót, zrobimy również obrót 50 stopni na sekundę, to może te burty pójdą w drugą stronę, ale w dalszym ciągu część jest pod tym, pod tą częścią podłogową. Następny, proszę. W Sandia National Lab zrobiono przed 2008 roku analizę podobnego kadłuba samolotu na wybuchy. I oczywiście tutaj jest cała strona internetowa, proszę się z nią zapoznać, tego programu. Tam scharakteryzowali te wybuchy z prawdziwymi eksperymentami. Niestety nie jest to dostępne do innych krajów ze względu na to, że to jest security problem. Okay? Także oni nie mogą powiedzieć, żeby rozbić samolot, proszę użyć taką bombę, bo wtedy niepowołane ręce by to mogło dojść, prawda? Ale co jest ważne tutaj, że przy tym eksperymencie, przy tym numerycznym symulacji, ten sufit i te burty idą, otwierają się na zewnątrz. Okay? Następny, proszę. Tak to właśnie wygląda. To jest jedna setna sekundy po tym wybuchu, jak właśnie widać, jak ta burta tutaj idzie, jak ten sufit jest odpychany i otwiera się całkowicie. Jest to bardzo ciekawe, bo ja bym na przykład nie mógł tego wymyśleć sam. A Sandia National Lab jest to jedna z najlepszych miejsc w Stanach Zjednoczonych, które symulują nawet eksplozje atomowe. Także oni w badaniach numerycznych są najlepszą na świecie instytucją. Następny, proszę. Czy to zdjęcie przypomina tą symulację, którą na początku pokazywałem, kiedy te burty są pod spodem? Czy raczej tę symulację z Sandia National Lab, gdzie burty są na zewnątrz? Kto jest za tym, że na zewnątrz? A kto za tym, że wewnątrz? Nikt nie ma. Dobrze. Więc faktycznie ten obraz raczej reprezentuje symulację z Sandia National Lab. Dalsze konkluzje zostawiam do Państwa dyspozycji. Moim kolegom zaproponowałem pewne kroki tutaj w Polsce, jakie można by zrobić, żeby zrobić progres. Rozumiemy, że nie mamy dostępu do braku, nie możemy liczyć na żadne informacje, tak zwane twardych dowodów. Ale co możemy zrobić? Myślę, że gdzieś w Polsce rosną takie brzozy, które podobne są do tej brzozy w Smoleńsku. Myślę, że naukowcy mogą się zgodzić, że ta brzoza, czy te brzozy 5 są najbliższe do tej brzozy, która tam rosła. Mogą je zbadać w swoich laboratoriach, albo wysłać do mnie, to ja to zrobię, i wtedy opublikować te dane i jeden aspekt tej pancernej brzozy możemy zamknąć. Nie będziemy wymyślać, żeby to jeszcze było mocniejsze, bo to ruskie i tak dalej. Okay? Możemy, bo wiem, że muszą władze nasze, czy instytucje posiadać rysunki techniczne tego samolotu. Powinni udostępnić nam te rysunki techniczne, żebyśmy mogli pomniejszyć ilość potrzebnych symulacji. Rząd polski powinien zachęcać naukowców do tego, żeby pracowali nad tym tematem. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Moja instytucja zachęca mnie do tego, żebym się tym tematem zajmował.
prezydent mojej uczelni przyszedł do mnie, ponieważ dostał e-mail od jakiegoś tam Polaka, który mówił po angielsku do niego, że jestem bandyta, zdrajca, w ogóle nie, najgorszy, jak tylko może być. Przyszedł do mnie, żeby mi pogratulować, powiedział: panie profesorze, widzę, że pan robi bardzo ważną rzecz. No i ostatni punkt. Bądźmy lepsi dla siebie samych. Przyjemniejsi. Bardzo dziękuję. Profesor Gmienda po raz pierwszy miał okazję tak szerokiej publiczności zaprezentować wyniki swoich badań. Jeszcze na chwileczkę. Mamy propozycję, żeby Państwo mogli zadać pytania. Oczywiście w takim gronie nie ma możliwości, żeby podać mikrofon. Ta sala nigdy jeszcze tyle osób nie mieściła. Prawdę mówiąc, nie pomieściła z tego, co widzę, co dzieje się na korytarzu. Ale rozdamy kartki i mogą Państwo napisać swoje pytania. Zbierzemy je i te pytania, które będą najbardziej charakterystyczne, najciekawsze, Pan Profesor odpowie. Prosiłbym tutaj w warszawskiej w tej chwili rozdaję kartki, jeżeli ktoś ma potrzeby i ochotę, proszę wziąć kartkę, a w tym czasie damy szansę odpocząć panu profesorowi. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce, proszę zapisać pytanie. W ciągu kilku minut je zbierzemy. Przypominam, że ekskluzywna rozmowa z panem profesorem już dzisiaj wieczorem będzie dostępna dzięki telewizji Gazeta Polska WOD na niezależnej.pl, a w przyszłym tygodniu rozmowa z panem profesorem w tygodniku Gazeta Polska. Pan minister Antoni Macierewicz. Na prośbę pana profesora Winiędy jest tylko jedna kwestia. Jest wśród nas, zapewne nie będzie się chciał pokazać, ale może będzie się chciał pan doktor inżynier Dąbrowski, któremu bardzo wiele zespół parlamentarny, a także ta prezentacja zawdzięcza. Bardzo serdecznie mu za to dziękujemy, bo jego olbrzymi wkład pracy koordynujący zespoły polskie, te, które z różnych powodów nie mogą się ujawnić, i zespoły amerykańskie, między innymi profesora Biniędy, profesora Nowelczyka, Szulacińskiego, dały taki efekt. Raz jeszcze panu inżynierowi Dąbrowskiemu serdecznie dziękuję. Jestem też zobowiązany podziękować zespołowi, który dokonał rekonstrukcji samolotu ze zdjęć. Widzieliśmy tutaj wykorzystane przez pana profesora Biniędę rekonstrukcję skrzydła. Pamiętacie państwo, taka czerwonym, tak powiem, flamastrem narysowane poszczególne części, wręcz do cząstek skali 30-40 centymetrów. To jest zespół, którego nazwisk niestety ciągle jeszcze nie możemy podać, pracujący w Polsce, który na podstawie zdjęć zebrał te wszystkie zdjęcia i zrekonstruował nie tylko to skrzydło, ale także cały samolot, czym walnie przyczynił się i do prac profesora Biniędy, i do prac profesora Szulacińskiego i całego zespołu. Bardzo tym panom za to dziękujemy. Kończymy zadawać pytania. Teraz
pozbieramy kartki. Jeszcze damy chwileczkę. Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, mamy okazję te wszystkie rzeczy obejrzeć, utrwalić. Dzięki portalowi niezależna.pl, dzięki Gazecie Polskiej Woody. Korzystajmy z tego, bo jak Państwo wiedzą, prawodawstwo w Polsce się zmienia i próbowano już tam zakazać funkcjonowania telewizji internetowych, ale jeszcze w tym roku podobno będzie wolno. Jest nowa ustawa w Sejmie, więc póki możemy, korzystajcie Państwo, kopiujcie, to jest darmowa telewizja i wysyłajcie też linki do znajomych, do przyjaciół, bo to wszystko inaczej wygląda, jak się obejrzy. Zupełnie inaczej niż w okienku jednej z kamer. Tutaj bardzo serdecznie witamy, że są zresztą. Do teraz z nami wytrwali. Widzę, że szykuje się porządna relacja jutro w TVN-ie. Ponieważ liczymy na tę relację, a mnie się tak powoli przypominają różne elementy, to jeszcze serdecznie podziękuję tym, którzy niestety muszą pozostać anonimowi, a którzy dostarczyli tych planów, skrzydła i samolotu, które zostały wykorzystane przez pana profesora Winiendę, a przetransportowane z Polski do Akron dzięki anonimowym, ale bardzo ważnym naszym współpracownikom i pomocnikom. Bardzo serdecznie im dziękujemy. Jeszcze jedno słowo, bo ja jak tu przyjechałem, to nie mam czasu nawet się ze swoją rodziną spotkać. To jest moja siostra. Mam nadzieję, że gdzieś jest moja mama mojej żony tutaj. Nie wiem, czy jest? Miała być, może nie puścili. No nic. Duży tłok. Myślę, że już jesteśmy powoli gotowi. Można by pierwszą partię pytań szykować. Widzę, że komisja skrutacyjna poszła policzyć kartki. Rzeczywiście nie spodziewaliśmy się, że może przyjść aż tyle osób, ale zaraz prawnik podwarszawski to przeliczy. Ja jeszcze może a propos zasięgu mediów podam taką dobrą informację. Według najnowszych badań tygodnik Gazeta Polska dogonił tygodnik Wprost. Więc jak widać... Jak widać, warto czasem pisać prawdę, bo Państwo głosują. Ale jest też druga fantastyczna informacja, również jest opublikowana, że ilość reklam we Wproście w zeszłym roku przekroczyła 120 razy ilość reklam w Gazecie Polskiej, co świadczy o tym, że polski rynek finansowy jest rynkiem wolnym, niezależnym i kieruje się wyłącznie interesem klienta. Już będziemy mogli chyba przeczytać pierwsze pytania. Ja myślę, że w przypadku pana reżysera to przeczytamy, zrobimy wyjątek, jest tutaj Krause, reżyser wielu wspaniałych filmów. Ale ja nie przyjmuję kartek nawet po znajomości. Nie ma mowy. Zrobimy wyjątek dla pana reżysera. Przeczytam to pierwsze pytanie. Panie profesorze, jak została przyjęta prelekcja przez grono pana zaprzyjaźnionych profesorów? Czy zaprzyjaźnionych, czy współpracujących? Dziękuję. Nie wiem, czemu pan reżyser podpisał się pani Bogna Jabłońska, ale widać, że to była jakaś prywata. To nie wiem, czy pani mówi o profesorach zaprzyjaźnionych do tych w Polsce, czy tych mamy w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowych? A, dzisiaj, tak? Dzisiaj, tak. No to byli po prostu profesorowie, to niekoniecznie muszą być moi przyjaciele. Także... No ale załóżmy, bardzo przyjemnie, bardzo pięknie byłem przywitany na swoim alma mater, na swojej uczelni, gdzie skończyłem swój
wydział, dostałem magistra, moi profesorowie gratulowali mi, no było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Także w całej grupie były osoby o może różnych przekonaniach, ale ja odczuwałem tylko samą przyjaźń i bardzo pozytywne zdanie o mojej pracy. No, tak jak mówiłem, na koniec powiedzieli, że absolutnie oni uważają, że wszystko, co zrobiłem, to jest perfekt. Także to było, no, to ja powiedziałem, że dla mnie to czuje się, jakbym zdawał egzamin tutaj, no i zdałem. Kolejne pytanie, czy przygotowany przez Pana model katastrofy oznacza, że można potwierdzić podany oficjalnie czas katastrofy? Musiałbym się zastanowić nad tym pytaniem. Nie było to celem tych analiz, żeby czasowo szukać, że tak powiem, co się kiedy miało zdarzyć. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że były dwie analizy, albo trzy analizy, były trzy momenty, które są od siebie oderwane. Każda z nich trwa sekundę, okay? Albo mniej niż sekundę. Okay? To nie było celem, ile sekund trzeba od tej pierwszej analizy do drugiej, do trzeciej, bo tego typu obliczenia by trwały parę lat, jedno. I wtedy nigdy bym nie mógł przyjść i pokazać cokolwiek. Także ja muszę skoncentrować się na pewnych kluczowych momentach, krokach i je wyjaśnić. Oczywiście teoretycznie można byłoby zrobić wszystko, ale takich rzeczy się nie robi. Trzeba odpowiedzieć na te ważne momenty, czyli moment numer jeden to jest, czy w raporcie jest powiedziane, że brzoza urwała skrzydło. Ja twierdzę i w każdym sądzie to by był dowód, że brzoza nie urwała skrzydła. To wcale nie znaczy, że brzoza mogła uszkodzić to skrzydło i ono się mogło później urwać. Okay? Ale to już jest inny krok. Inny temat. Okay? To jest bardzo ważne, bo to jest stwierdzenie prawne. Brzoza urwała skrzydło albo brzoza nie urwała skrzydła. W tym wypadku brzoza nie urwała skrzydła. Według pana profesora samolot był na wysokości około 20 metrów. W jaki sposób znalazł się na tej wysokości, skoro nie miał zamiaru lądować, chociaż miał wyciągnięte podwozie, nie dostał zgody na zejście poniżej 100 metrów, pilot nie miał uprawnień na zejście poniżej 100 metrów w takich warunkach? To jest bardzo dobre pytanie, na które nikt jeszcze nie zajął się tym pytaniem. To jest, dlaczego nie tylko, że ten samolot w momencie, kiedy major Protasiuk powiedział odchodzimy, drugi pilot powtórzył odchodzimy, nie tylko, że nie odszedł, ale zaczął nurkować gwałtownie. Ja wczoraj lądowałem tutaj na Okęciu i patrzyłem, bo wyświetlali jego wysokość. Samolot normalnie ląduje od 3 do 4 metrów na sekundę. Obniża się. Ten samolot, zgodnie z informacjami, leciał w dół od 8, a nawet pan Falkowski powiedział, że 16 metrów na sekundę. Nie jestem pewien co do 16, ale nawet 8 czy 9 metrów na sekundę jest to dwa razy szybciej niż jakikolwiek samolot może schodzić. Moim zdaniem to świadczy o tym, że coś się musiało zdarzyć w tym samolocie w tym momencie. Coś, co jakieś uszkodzenie, coś co spowodowało tego typu zachowanie tego samolotu. Przypuszczam, że piloci robili wszystko, żeby ustabilizować ten samolot i go uratować. Dlatego się znaleźli tak nisko i udało im się to. Bo wiemy, że jego trajektoria wznosi się potem.
czyli udało im się to. Ale dlaczego obniżył się tak nisko? Tego nie umiem na to odpowiedzieć, bo nikt się jeszcze tym tematem nie zajmował. Na ile wiarygodne są dane TAFS? Dane TAFS są wiarygodne. Są zapamiętywane z pomiarów barometrycznych co 0,1 sekundy zachowywane w swojej pamięci. Nie jest to taka sama dokładność, jaką jest tak zwany pomiar wysokości radiowej. Ale to wcale nie znaczy, że ten pomiar jest niewiarygodny. On prawdopodobnie trzeba byłoby wyskalować go, gdzie on pokazuje, ale jak już raz stwierdzimy, że on pokazuje taką wysokość, to czy leci do góry, czy leci do dołu, jest już na pewno wiarygodny. Ponieważ moje obliczenia pokazują, że ten samolot musiał być na wysokości 26 metrów, to uwiarygodniło to ten poziom, który był zaproponowany przez doktora Nowaczyka. Skorelowało, wyprecyzowało. I od tego miejsca, ten punkt daje nam możliwość pokazania reszty zachowania tego samolotu. Do przodu czy do tyłu. Pytanie bardzo szczegółowe, ale ciekawe. W Smoleńsku wtedy była prawie jeszcze zima, więc sosna powinna być bez soków, czyli sucha. Brzoza, przepraszam. Bez soków, czyli sucha. Czyli będzie się ją łatwo złamać. Czy pan to brał pod uwagę? Moje drzewo jest suche. Które mierzyłem w eksperymencie. Jest rzeczywiście drzewa suche, akurat odwrotnie niż ktoś napisał, są mocniejsze od drzewa mokrego. Ale wszyscy eksperci, których TVN zdaje się pokazywał wielokrotnie, twierdzą, że jest odwrotnie, że to było mokre drzewo, bo to tam bagno było, także tam to tam jeszcze jest dlatego silniejsze. W każdym artykule literatury jest napisane, że drzewa tracą swoje właściwości, jeżeli są wilgotne. Woda po prostu rozszerza komórki tego drzewa. Drzewo jest po prostu materiałem kompozytowym, ma włókna i ma ligninę, czyli tą część, którą my używamy do papieru na przykład. I ta część wchłania wodę, jeżeli ona wchłania wodę, to rozszerza się i wtedy własności materiału są coraz słabsze. Ja użyłem najmocniejsze, jakie tylko są możliwe w tym drzewie własności tego materiału i pomnożyłem to razy 4. Okay? Takie pytanie może nie do końca do pana, ale o zdjęcia satelitarne. Czy pan próbował się interesować jakimiś zdjęciami, czy rządy mają jakieś zdjęcia, czy ktoś ma, może wiemy, że są systemy komercyjne, czy próbował pan ściągać te zdjęcia? Czy coś pan na ten temat wie w ogóle? Te zdjęcia, które pokazywał doktor Nowaczyk z przeniesieniem na przykład statecznika poprzedniego, znaczy lewego, tylnego, z jednego miejsca na drugie o 30 metrów, czy coś takiego, to takie zdjęcia my mamy dostępne. Te zdjęcia, które Państwo macie na myśli, my nie mamy dostępnych, bo to one przez jeden rząd przekazał drugiemu rządowi. I tak sobie myślę, że ten rząd, który dostał te zdjęcia, nie miałby nic do ukrycia, to by je pokazał. Zastanawiam się, który to rząd coś ukrywa. Pytanie bardzo szczegółowe, chyba napisał jakiś profesor, dlatego może pan profesor będzie w stanie zrozumieć, ale chyba istotne. Dlaczego siatka na całym skrzydle jest bardzo gęsta, również daleko od miejsca zdarzenia, a siatka na brzozie jest słaba? No ja tak nie uważam. To jest decyzja osoby, która programuje i która tak zwana analityka. Ja na podstawie swojego doświadczenia uważam, że jest bardzo dobra siatka na obu materiałach.
nie używa się w tak zwanej explicit, czyli w tego typu metodologii, jaką ja użyłem, różnych grubości siatki. To znaczy można użyć, ale to nie, nic nie pomaga, ponieważ krok, z jakim obliczenia są robione, są ustawiane przez komputer do najmniejszego elementu w całym modelu. Ten najmniejszy element komputer oblicza, z jaką prędkością, z ile czasu potrzebuje, żeby dźwięk w tym materiale o tej gęstości przeszedł z jednego punktu tego elementu do końca, do drugiego, i to jest mnożone przez 0,9, czyli żeby było na pewno, żeby ten dźwięk, czyli własności przechodzenia sprężystego, z fali sprężystej, były za każdym krokiem obliczane w tym jednym elemencie, żeby nie przechodzili do następnego elementu. Gdybym zmniejszył jeszcze te elementy, to oczywiście czas by się zmniejszył i wtedy skutkowałoby to tym, że trzeba byłoby dłużej czekać na każdą symulację. W tej chwili czekamy tydzień na każdą z tych obliczeń. Liczymy na całej bazie różnych komputerów, żeby móc więcej wyników wyprodukować. Ja myślę, że panowie naukowcy są w stanie zrobić swoje obliczenia i zapraszam. Co pan profesor myśli o raporcie doktora Szuladzińskiego, że siła bezwładności uszkodziła kadłub? Jeżeli tak rzeczywiście profesor Szuladziński uważa. Siła bezwładności? Tak. To nieprawda, tak? Ja nic nie wiem o sile bezwładności. Czyli pytanie sugeruje błędną odpowiedź. Przepublikuje pan swoje prace jako monografię? No, monografia to jest książka, tak? Owszem, publikuję, ale jako artykuły, a nie jako monografię. I jak właśnie był z wizytą u mnie dziennikarz pan Falkowski parę dni temu u mnie, był ciekawy mojego laboratorium, jemu właśnie pokazałem całe laboratorium, gdzie badamy. Pokazałem mu również manuskrypt do artykułu, który jest napisany. Oczywiście nie jest to pod tytułem Smoleńsk czy Prezydent czy tak dalej. Jest to typowa monografia, znaczy typowy manuskrypt naukowy, który po prostu pokazuje badania parametryczne uderzenia samolotu w drzewo. Nie mówi o jakim samolocie, jakim drzewie, to znaczy mówi o drzewie i mówi o samolocie, ale nie mówi, że w tym sensie, że to był Smoleńsk czy coś w tym rodzaju. Także tak, publikuję. Dwa pytania trochę się uzupełniające, drugie aż boję się przeczytać, ale pierwsze, czy pan profesor będzie dalej prowadził badania, aby ostatecznie udowodnić, co się stało? Ja robię, co mu potrafię w ramach swojej ekspertyzy. W zasadzie muszę powiedzieć, że wystrzelałem wszystkie już naboje. Nie mogę wchodzić w ekspertyzy innych ekspertów. Także nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, ale gdyby takie badania czy takie obliczenia byłyby potrzebne, byłyby w mojej dziedzinie, no to oczywiście służę swoją osobą. To drugie. Drugie pytanie trochę jest złagodzę. Czy nie boi się pan o swoje bezpieczeństwo? No, boję się. Boję się, no co będę ukrywał? Boję się, jak najbardziej. Mam, że tak powiem, panów, którzy mnie pilnują, także myślę, że wszystko będzie ok. Ale fakt jest, że dostałem wiele pogróżek. Mogę je ignorować, ale moja żona powiedziała, lepiej nie ignoruj. Także... To może pytanie już teraz bardzo konkretne. Na YouTubie są dostępne filmiki z testów zderzeniowych DC-9 ze słupami telegraficznymi o grubości 30,5 cm, 12 cali. W testach odrywa się skrzydło, 1/3 i łamie się słup. Jak pan to skomentuje? To jest inny samolot, inne drzewo.
w innym miejscu, inna prędkość. Co jeszcze? Wszystko jest inne. Byłem w Lesie Kabackim po upadku samolotu 25 lat temu. Wówczas samolot ściął kilkaset drzew i nie koziołkował. Jak pan to skomentuje? No ja nie byłem, także nie wiem, ale wiem od osoby, która była tam, rzeczywiście tak było. Wszyscy zginęli, zdaje się, w tym... Tak. Rozumiem, że tam był pożar i z tego powodu oni zginęli. Także są różne powody śmierci. Bardzo częstym powodem śmierci ludzi w samolotach jest pożar. Dlatego właśnie profesor Baden, który tutaj był, wskazywał na to, że w sekcjach trzeba znaleźć próbki z płuc i zobaczyć, czy jest tlenek węgla, prawda? Bo ten tlenek węgla może zabić ludzi. Czy są poparzenia, czy są znaki, ślady ognia na ciałach. No to by mogło odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy na przykład co jest powodem śmierci ludzi. Oczywiście mogą być jakieś odłamki również w ciałach. Może mogą być na ubraniach jakieś związki chemiczne. To wszystko trzeba by było zbadać i wtedy byśmy wiedzieli. Przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba zbadać. Tymczasem, jak Państwo wiecie, po ekshumacji, przy której miał uczestniczyć pan profesor Baden, ale zakazano mu uczestniczyć, rząd pana Tuska się zebrał i na wniosek pana ministra Arłukowicza, co nam dokładnie pan minister Gowin z kolei opowiedział, przegłosował, że nie dopuścimy Amerykańca i nie będzie nam amerykański patolog oglądał sekcji zwłok. Taką uchwałę rząd pana Donalda Tuska ten półtora miesiąca temu podjął, przyjął. A później konsekwencją tego było to, może czego innego, nie wiem, ale w każdym razie później nam prokuratura oświadczyła, że nie będzie sekcji zwłok dalszych robionych i już, chociaż w sposób oczywisty jednym z głównych wniosków profesora Badena było to, że trzeba przebadać wszystkie zwłoki, żeby w ogóle sformułować jakąkolwiek ogólną tezę, potwierdzić lub wykluczyć, to wszystkie szczątki muszą być zbadane. Ale prokuratura ma inne zdanie. Także, panie profesorze, dopóki następne dowody, następne, tak powiem, eksperymenty nie zostaną przedstawione, to prokuratura będzie się opierała, choć może jutro już wyda inny komunikat, jak obejrzy w TVN-ie pana prezentację. Jeden z redaktorów TVN zaprosił mnie do siebie w czwartek na audycję. No i tak się zastanawiam, iść nie iść. Idziemy? Iść. Dobra, no, to zastanowię się jeszcze, okej? Nie da się ja jeszcze przerywać. A propos komunikatu prokuratury, to pragnę przypomnieć, że na jesień zeszłego roku prokuratura, przesłuchując mnie, pytała mnie o niesłychanie tajną dane, jak skontaktować się z panem profesorem. Mam nadzieję, że tu jest jakiś prokurator. W każdym razie, jak widzimy, bardzo się nie ukrywa. To jeszcze kilka takich szczegółowych pytań, skoro mamy tu pana profesora. O co chodzi z tym tłuczeniem szyb? Dlaczego pana zdaniem niszczono te szyby tuż po katastrofie? No ja mam moje zdanie, okej? To nie deszcz, to plują nam w twarz. Tak, tak! Co?
jeszcze może jednak jakieś szczegółowe pytanie. Czy uderzenie w brzozę uruchomiłoby sensory systemu TAVS? Czy to byłoby zauważone przez system TAVS? No to jest po prostu lepsze. Chyba nie. Inne sensory by musiały zapisać to, na przykład pionowego czy poziomego przyspieszeń, czy drgania, czy na przykład nawet dźwięk w kabinie powinien być słyszalny. Rozumiem, że takiego dźwięku nie było. Tak, także to raczej potwierdza, że ten samolot w ogóle nie uderzył tego drzewa, także cała moja praca poszła na marne, proszę Państwa. Jest to strasznie frustrujące. Narobiłem się z moimi doktorantami i na nic. Tutaj jest propozycja bardzo konstruktywna, żeby pan profesor się zgłosił do prezesa Polskiej Akademii Nauk o dostarczenie dokumentacji samolotu, tak żeby pomogli w badaniach i na pewno nie odmówią. Tak. No, proszę wysłać mi e-mail i mnie zaprowadzić do tego pana i to wtedy przypuszczam, że przy takim kontakcie to rzeczywiście nie odmówi, także jestem gotowy pójść. Ja myślę, że musimy skontaktować, bo pan profesor Kleiber sam się domagał powołania Międzynarodowej Komisji, więc kto wie, może w ogóle to jest, bo z tego co wiem, to nawet czytuję czasem Gazetę Polską, to może coś z tego akurat konkretnie wyniknie. Powiem tylko jedno, że polscy naukowcy są najwyższej klasy i są w stanie zrobić najlepsze obliczenia tego wypadku, czy tej katastrofy, jak każdy inny. Ja nie jestem na żadnym poziomie lepszy od jakiegokolwiek profesora, który tutaj jest w Polsce. To, że oni nie chcą zrobić, boją się tego zrobić, to jest tylko dlatego, że jest taka, a nie inna atmosfera w tym kraju, która ich od tego zniechęca. I ja się nie dziwię, jeżeli ja w Ameryce dostaję tyle e-maili, to przychodzą falami dosłownie, czyli są sterowane przez jakąś gazetę tutaj, czy jakąś stację telewizyjną, czy radiową. Można to skorelować. Tą audycję z tą masą e-maili. Potem się nic nie dzieje, widocznie zapomnieli o mnie. Potem bum, znowu się pokazałem i znowu e-maile przychodzą. To dokładnie można skorelować, okej? Okay? Ja pozwolę sobie przekazać te wszystkie pytania panu profesorowi, które zostały napisane, zadane i niezadane. Także może będzie miał okazję, może mailem nam jeszcze kiedyś na nie odpowie. Pytałem pana profesora, ile trzeba byłoby zapłacić za takie badania, gdyby zamówił je na przykład rząd Polski albo rząd Stanów Zjednoczonych. To jest gdzieś około miliona dolarów. Pan profesor no, dostał za to głównie te e-maile, więc myślę, że należy się coś więcej. I to jest ten moment, żeby mu podziękować. Myślę, że też trzeba podziękować bardzo panu ministrowi Macierewiczowi, bo dzięki niemu tacy ludzie jak profesor mogą nawiązać kontakt. Nie ma słów podziękowania dla pana profesora, daliście państwo temu
wyraz, dajecie temu wyraz za każdym razem, gdy mówimy o pracach zespołu parlamentarnego, o tej wielkiej, tym wielkim wysiłku, jaki profesor Binienda podjął. Ale jeżeli mogę prosić, to chciałbym także prosić Państwa o oklaski, zwłaszcza dla tych anonimowych współpracowników zespołu, bez których cała ta praca nie byłaby możliwa. Naprawdę, chociaż... A ponieważ dzisiaj mamy tak wspaniały dzień, jest profesor Binienda, może się zdarzyć cud i nagle telewizja przemówi ludzkim głosem. To jest możliwe, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na to spotkanie. Dziękuję szczególnie rodzinom smoleńskim. Widzę tutaj panią Kochanowską, widzę pana Melaka. Uważam, że wszystkich nie poznaję, ale jest tu wiele. A i pan Skofedorowicz, oczywiście, że tak. Jest tu pan Zagrodzki. Że przy tym wszystkim gigantycznym wysiłku takich wspaniałych ekspertów jak pan profesor Binienda, przy Gazecie Polskiej, przy telewizji TVAM, Radiu Maryja i naszym dzienniku. Gdyby nie upór pani Kochanowskiej, pana Fedorowicza, pana Melaka, pani Marty Kaczyńskiej, tych wszystkich, którzy tracąc swoich najbliższych, później mieli tyle siły, by podjąć walkę o prawdę. Nie było im łatwo. Przypomnijcie sobie, co o nich mówiono, co o nich pisano, jak próbowano zrobić wszystko, żeby od nas się, tak powiem, odcięli, żeby nas potępili, żeby potępili w ogóle drogę do prawdy. Ich wytrwałość szczególnie trudna, szczególnie dramatyczna była dla nas przez cały czas olbrzymią, olbrzymią zachętą do prawdy. I dla pana profesora Binienda także. Bardzo dziękuję. I naprawdę ja pamiętam panią Ewę Kochanowską, jak mówiła, nigdy się nie poddam. I widzi pani, panie Ewo, jesteśmy naprawdę blisko celu. Naprawdę. Dziękujemy bardzo. Na czymś, tak jak powiedziałem, tam trzeba się oprzeć, a te informacje są konkretnymi informacjami. Niektórzy oczywiście mówią, że są błędnymi informacjami teraz, ale w tamtym czasie nie wiedzieliśmy, czy to są błędy, czy prawidłowe, czy dobre. Mają dostęp do całej dobrej technicznej, z tego inni, którzy próbują, nie mają. Tak. Liczymy się z tym, że może się to trochę rozwija. Nie rozumiem słowa rozwijać. Może mamy pani z innej generacji i ja długo rozmawiałem po angielsku i może te słowa się trochę zmieniły, ale może tak powiem. Te same rysunki są tutaj w Polsce. Jeżeli ktokolwiek je ma, czy w Polsce, czy w Rosji, to jest chyba w ich interesie, żeby te
te rysunki opublikować i przynajmniej dostarczyć mnie czy osobom takim jak ja, albo takim osobom, które by policzyły to samo zrobimy co ja. Do tej pory ja nie spotkałem się z żadnymi wynikami obliczeń symulacji czy wirtualnego eksperymentu, tak jak ja zrobiłem i dlatego rozumiem, że nikt tego nie zrobił. Komisja wynajemna przyznała, że nie zrobiła symulacji aneksji numerycznej, tak? No tak. Nie policzyła tego. No tak. Ale pani przepraszam, jest tak, że to jest tak, że ani komisja, ani ministra Millera, ani prokuratorzy nie mieli dostępu do braku. Nie pomagali, nie dopuszczono i tak. Z tej samej zasadzie też się wydaje. Tak, ale oni nie zrobili tej aneksji. No nie zrobili, ja zrobiłem, tak. W czym te różnice między dwoma? Bo wszyscy opieracie się na nauce. Jak pan sam mówił dzisiaj, pan profesor mówił, że jesteście naukowcem, jest pan naukowcem, nie politykiem. Tak jest. Bo opieracie się na nauce, na faktach. Skąd różnice między Makiem, komisją Millera, a pana... No, tego to ja nie wiem, bo ja pokazuję swoje wyniki, a oni nie pokazują, że je mają albo nie zrobili. Jak nie zrobili, to nie opierają się na żadnej nauce, tylko na spekulacji. A ja się opieram na nauce. Bolą pana takie stwierdzenia, że to, co pan wyjdzie, są osoby, które uważają, że pana obliczenia nie są zgodne ze sztuką. No właśnie, tak, panie profesorze, bo to jest łapanka. Na słowa. Polsat łapanka. Polsat łapanka. Olga? Czy pan może... Ta pani chce pana złapać za słowo. Czy pan może im jakoś odpowiedzieć w tej sytuacji? Proszę pani. Ja zawsze odpowiadam tak samo. Jeżeli oni uważają, że ja zrobiłem jakiś błąd, to nikt ich nie powstrzymuje, żeby zrobić to lepiej i pokazać wyniki swoich obliczeń. I jeżeli takowe pokażą, to będziemy mogli usiąść, nie walczyć ze sobą, nie kłócić się. Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Ja nie odpowiadam na insynuacje ani ataki nikogo. Proponuję współpracę. Proponuję, że jeżeli rzeczywiście ktoś zrobił jakieś wyniki, albo chce zrobić, to niech zrobi swoje wyniki, swój model i pokaże, że wyniki są inne. Panie profesorze, mam ostatnie pytanie, ponieważ do nas docierały takie informacje, że pan właśnie miał pogróżki, pan się o tym mówił. Pan ma wrażenie, że te głuche telefony, czy pogróżki, o których słyszeliśmy wcześniej, jako doniesienia, to pan się może to pierwszy potwierdzić. Tak, potwierdzam. One mogły mieć związek z pana badaniami. Oczywiście, że to ma związek z badaniami, ponieważ pierwsze się pojawiły po 8 września, czyli po mojej pierwszej prezentacji. One wypowiadają się słownie, że tak powiem, także co do tego nie mam wątpliwości, że one mają wszystko, wszystkie powiązania z badaniami. Dzisiaj, że pan się tym nie przejmuje, ale nie wierzę, że można się nie przejmować takimi niezbyt sympatycznymi. Oczywiście, że się przejmują. Powiedziałem, że się boję wręcz. Już powiedziałem, że się boję, tak. Boję się i uważam, że to jest bardzo złe dla Polski, bardzo złe dla Polaków, ponieważ tego typu opinie oni wysyłają do moich przełożonych, do prezydenta i oczywiście to nie zmienia nic, bo prezydent nie popiera i wszyscy nie popierają i nawet zamontowali specjalne telewizje przed moim kamery telewizyjne przed moim pokojem, żeby monitorować, aby ktoś niepowołany się po prostu nie zagrażał mi. Także chronią mnie. Moja instytucja mnie chroni. Moi Stany Zjednoczone mnie chronią. Szkoda, że Polska mnie nie chroni. Dziękuję. Brawo! Napiszemy do list, do żony list. Nie ma problemu, tak?
Panie profesorze, obiecałam panu na wymiarku, że będę za pana jeszcze się. A ja w odstawie! I pani Marian przysłała. A my z panią Marią też.